Tomek bardzo ładnie zszedł, ale znowu bez gardy i Brix trafił kolejny raz prawym prostym. Można prowadzić lewą ręką pojedynki i wygrywać. Nieraz to robił Darek Michalczewski, ale on miał z powrotem gardę przylepioną do głowy. Dziesiąta runda, nie może Tomek się cofać. Końcówka. Brix próbował go zaskoczyć lewym podbródkiem. A i znów ostatnie ciosy po gongu. Patrzyłem na pola Brixa, wydawało mi się, że jest troszeczkę bardziej zmęczony niż Adamek. Atakował zrywami, ale te zrywy były bardzo niebezpieczne. Tomek też musi być zmęczony, to oczywiste. Końcówka pojedynku, ale brakuje właśnie zmiany tempa, jaka była na początku. On prowadzi sobie tą lewą ręką, ale potrafił na początku przyspieszyć lewy, prawy, lewy i wtedy szybko odejść na nogach. Zbierał wtedy punkty. Tutaj no brakuje tej zmiany tempa. I przedostatnia runda, proszę Państwa. Zaczyna agresywniej Brix. No i szybkie lewe proste Tomka. Bardzo dobra akcja. Przed prawy podbródek. Tomek aktywniejszy, tak? I musi być czujny. Dobry początek. Próbuję od czasu do czasu Tomek ciosów w tułów, ale one są bardzo anemiczne. Zresztą dobrze się broni. Brix tutaj zawsze łokcie ma blisko żeber. Bardzo jestem ciekawy, jak będą oceniać sędziowie. Co ocenią wyżej? Ilość czy jakość? Ilość przemawia ciosów za Adamkiem, jakość za Brixem. Na razie runda bardzo dobra dla Tomka. Jest aktywny, ale nie może sobie pozwolić na przyjmowanie tych prawych prostych. Brix zachęca go do bijatyki. Dobra akcja, zszedł ładnie, trafił lewym podbródkowym. No i najważniejsze, że garda wraca do głowy. Dobra runda dla Tomka, dobra. Przyda się ten punkt, przyda. Brakuje już sił, no ale końcóweczka. Starcie na pewno dla Adamka. Tutaj jesteśmy zgodni. To było
Była dobra runda dla Tomasza Adamka. Krańcowo zmęczony jest już Briggs, ciężko oddycha, ale resztkami sił goni też na pewno Tomek. Nie wiem, czy wygram na punkty, czy na nokaut, czy przez nokaut. Nie mogę ci tego powiedzieć, ale gwarantuję ci, że skończę ten pojedynek jako mistrz świata. Tak mi mówił Paul Briggs, no nie byłbym taki pewien. Teraz Tomek musi dać siebie wszystko. No i proszę Państwa, ostatnia runda pojedynku Mistrzostwo Świata WBC w wadze półciężkiej. Kto będzie mistrzem? Czy Paul Briggs, czy Tomasz Adamek? No to zagadka godna Sfinksa. Wszystko jeszcze możliwe. Bardzo wyrównana, zacięta, twarda walka. Tomek przyjął wyzwanie, na pewno nas nie zawodzi, ale czy to, co pokazał, wystarczy na Mistrzostwo Świata? No, poczekajmy jeszcze prawie 2,5 minuty tej twardej, może nie najpiękniejszej, ale bardzo zaciętej, zażartej walki. Na razie częściej trafia Tomek. Na pewno zachował więcej sił niż Briggs. I wygrywa, wygrywa tę rundę. Nie może stać w miejscu. Po każdym ataku Tomka coś tam gada Briggs, zachęca go. Jakby chce mówić, nic się nie stało. Trafił dobrze Tomek. Briggs próbował prawy sierp, ale przestrzelił. I ładna akcja. Rozpoczyna się ostatnia minuta pojedynku i natarcie Adamka. To jest na razie jego runda. Oby tak dalej. I bardzo dobry podbródek. Hak w korpus. Tak, to runda Tomka. Teraz garda musi iść wyżej. To końcówka, ale trzeba wytrzymać. Przyjął mocny lewy, prawy. Obaj krańcowo zmęczeni, obaj zakrwawieni. Obaj dali na pewno w tym pojedynku wszystko. Obaj właściwie zasłużyli na zwycięstwo. Tomek atakuje do ostatniej sekundy. I wyrównał. Do ostatniej sekundy walka. Trwała, zacięta, zażarta walka. No jak będzie tutaj, może jeden jedyny punkcik zadecydować. Albo w jedną, albo w drugą stronę. No poczekajmy, co powiedzą sędziowie. Brawa dla obu. Owacja i dla Briggsa, i dla Adamka.